złożeniu ofiary tym, którzy będąc w kościele, akurat nie mają przy sobie gotówki. Jest kilkadziesiąt ofiaromatów, a o pomyśle jego wdrożeniu rozmawiała z Karolem Sobczykiem Marta Kawalec. To, co pojawiło się jako pewien, stwierdziliśmy, że tak naprawdę to urządzenie mogłoby dotrzeć do każdej parafii w Polsce. Pomysł spodobał się ekonomowi archidiecezji krakowskiej, księdzu Pawłowi Rybskiemu. I ofiaromaty stanęły najpierw w krakowskich Mistrzejowicach, a następnie w wielu miastach jak Wrocław, Opole, Łódź, Warszawa, Gdańsk, Bydgoszcz, Kraków, Niepołomice, Zakopane. Elektroniczne tace instalowane są najczęściej w przedsionkach lub przy wyjściu z kościoła. Sami, czy są one sugerowane? Są to bardzo różne kwoty, od złotówki 2 złotych, aż do 10 złotych, mówię o tej kwocie startowej, takiej pierwszej. W sumie mamy 6 opcji do wyboru. Jest też możliwość wybrania dowolnej kwoty z informacji, które otrzymujemy od proboszczów